Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj sobie może troszeczkę porozmawiamy, troszeczkę Wam pokażę, o co chodzi. Mianowicie temat dzisiejszego odcinka to są dwie Satsumy, czy to w ogóle możliwe? Owszem, jest to możliwe. Prezentowałem już to na jednym z filmów, który pojawił się w tamtym roku na moim drugim kanale. Jak można było zobaczyć, dwie Satsumy są możliwe. Ale, właśnie, ale są pewne niedociągnięcia, bugi, błędy, jak zwał, tak zwał. Ja sobie tylko przestawię tego vana stąd, żeby mi było łatwiej tam operować. Generalnie można zduplikować sobie Satsumę. Można mieć aż dwie. Jakieś ustawienia mi tutaj. Nie, no powinno działać ładnie, pięknie, a nie, bo jest ten shifter ustawiony. Dobra, wszystko działa. Zaraz Wam pokażę, jak można zrobić sobie duplikat takiej Satsumy. Tylko jeszcze nią muszę stąd odjechać. Zaraz zobaczycie dlaczego. Światło sobie wyłączę, bo nie są mi potrzebne do niczego. No i dobra, mamy naszą Satsumę. Jedną. Aby sklonować Satsumę, potrzebujemy do tego MS Tunera. To jest modyfikacja. Po wybraniu sobie Satsumy z listy pojazdów, które są aktualnie obecne w grze, musicie nacisnąć Duplicate Car. Jeśli to wciśniecie, Satsuma się pojawia. Pojawia się dokładnie taka sama, jaka jest tutaj. Jaka jest pierwotnie, oryginalna i tak dalej. Tam miałem otwarte drzwi, nie bez powodu. I więc tutaj drzwi odpadły. Dlaczego mówię nie bez powodu? Dlatego, że drzwi niby się otwierają, ale tak naprawdę się nie otwierają i nie można wejść do środka. Dobra, to sobie możemy zamknąć. Teoretycznie ta Satsuma jest odpalona, ale tą Satsumę zgasiłem. Więc teraz tak. Zobaczmy, czy coś się stanie. Dobra, i widzicie. Generalnie to nie działa jakoś dobrze. Może kiedyś to działało w sensie, jak ta modyfikacja została opublikowana po raz pierwszy. Ale no, tak jak teraz widzicie, nie? Zgasiłem i po prostu obroty zostały takie same. Jak odpalę ją jeszcze raz, obroty się zwiększą. Albo już nie odpalę. No właśnie o to chodzi, że to jest ten problem duplikowania Satsumy, że po prostu ta zduplikowana, ona tak jakby nie działa. Generalnie możecie sobie tutaj nawet ściągać elementy z niej. Możecie sobie nawet troszeczkę dogazować. Cała psychika i w ogóle tutaj wszystko działa tak jak w tej pierwotnej Satsumie, ale no niestety nią też nie pojedziecie. Spróbujmy sobie wrzucić bieg. No jak widzicie, ona jest tak jakby zamrożona. Możecie sobie tam zwiększać jakieś obroty i tak dalej za pomocą tego. Widać nawet, że licznik też działa. No ale nigdzie nią nie pojedziecie. Więc odpowiadając na wasze pytania, ta Satsuma jest bezużyteczna. I generalnie robiąc ten odcinek, robię go tylko po to, żeby odpowiedzieć na parę pytań, które się również pojawiały. Między innymi najwięcej było, jak to zrobić. No to jak to zrobić, już macie powiedziane, ale jeśli chodzi o użyteczność tej Satsumy, to po prostu nic z tym nie zrobicie, poza tym, że ona po prostu będzie w waszym garażu tutaj i no i będzie sobie stała. Zabrała wam jakieś tam cenne FPS-y, powiedzmy, no bo Satsuma jest jednym z samochodów, który najwięcej pożera zasobów waszego komputera. No i FPS-y naprawdę potrafią spaść drastycznie.
Generalnie gra bez Satsumy daje chyba z 40 FPS-ów, jak kiedyś sprawdzałem. I to jest naprawdę wielka wartość. Mówimy tutaj oczywiście o takiej w pełni zbudowanej Satsumie, o takiej w pełni stuningowanej. Sami nawet możecie sobie zobaczyć, porównać FPS-y po tym, jak macie zbudowaną Satsumę, jak rozpoczniecie nową grę. Zauważycie, że po rozpoczęciu nowej gry wasze FPS-y będą o wiele, wiele wyższe. No ale tak, no to po co w ogóle jest taka opcja tutaj, w tej modyfikacji? Podejrzewam, że kiedyś to działało, ale modyfikacja nie jest aktualizowana już od bardzo, bardzo długiego czasu. Od tego czasu, aż została wydana wersja, którą aktualnie możecie sobie pobrać, gra tak naprawdę rozwinęła się bardzo, ale to bardzo, więc i pewne funkcje też niestety się zmieniły w tej grze, co też no, niektóre modyfikacje przestały działać i podejrzewam, że dlatego właśnie ta Satsuma tutaj się nie ruszy. Nawet jeśli byśmy spróbowali ją przesunąć modyfikacją, to w sumie zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tak, widzicie, tutaj śruby też są poodkręcane. Podejrzewam, że to nie jest tylko tutaj, jeśli chodzi o koła, bo wydaje mi się, że tutaj jest tak samo. Silnik wygląda na to, że jest nienaruszony, że tutaj są wszystkie śruby podokręcane. No i generalnie tego samochodu nie da się już zatrzymać, nie da się go zgasić. Wyciągnięcie baterii też raczej chyba nic nie daje. Jeszcze sobie tylko zobaczę tak dla pewności. Znajdę tylko jeszcze mój zestaw kluczy. Dobra, wezmę sobie od razu tutaj stąd. To była 8 do baterii, do akumulatora. A to nawet sam akumulator jest odkręcony, nawet go nie mogę wyciągnąć po prostu z tego samochodu. No więc to mi nic nie da. I generalnie zobaczcie jeszcze. Widzieliście? Ta Satsuma jest po prostu przyklejona do tej pozycji, w jakiej zaczynaliście grę. I ona w takiej pozycji już pozostanie. Nieważne, gdzie byście ją przenieśli, nieważne, co byście z nią zrobili, jej się w ogóle nie da przesunąć. Nawet innym samochodem. Więc chyba rozwiałem co niektórym pewne wątpliwości odnośnie tego. Odnośnie dwóch najważniejszych pytań, jakie się pojawiały. No i jeśli ktoś będzie chciał próbować, to ta modyfikacja do tego służy. Generalnie możecie nawet sobie jeszcze pomalować ten samochód na jakiś inny kolor. Gdzieś tu chyba spray nawet mam. Weźmy sobie żółty. Spróbujmy sobie pomalować ten element. No, ten element działa. Znaczy, w sensie działa, został pomalowany. Tak samo możecie zrobić sobie tutaj z karoserią całą. I w zasadzie to chyba są wszystkie możliwości, jakie oferuje ta modyfikacja, jeśli chodzi o klonowanie Satsumy. Tam normalnie możecie sobie jeździć po takim zabiegu. Ona nie wpływa zupełnie na nic, po prostu ta będzie ciągle odpalona. Jeśli zrestartujecie grę, oczywiście ona powróci, w sensie ona zniknie, ta zduplikowana, zostanie tylko ta oryginalna wasza. No, jak widzicie, normalnie można sobie się tym samochodem poruszać, można sobie normalnie jeździć. Tylko generalnie no też widzę, że przeszło już na tą Satsumę, że kopci z rury. A zobaczmy sobie jeszcze tutaj na silnik, czy on w ogóle też pracuje. Silnik też pracuje, widać takie drgania. Pasek cały czas jest, się kręci. Pasek się kręci, ale nie kręcą się tutaj te elementy. One chyba powinny się kręcić, tak mi się wydaje. Tak powinny się kręcić. No, czyli generalnie nie warto, bo i tak z tym nic nie zrobicie. Zobaczmy sobie jeszcze, czy coś się w ogóle stanie, jeśli stąd odłączymy akumulator. Nic się nie stało, Satsuma nadal działa. A spróbujmy sobie, a w sumie zostawić to. Spróbujmy sobie tam rozmontować parę części z tego pojazdu.
i zobaczymy, czy w ogóle można. Chyba można. Zobaczymy, czy da to jakikolwiek efekt. Może Satsuma się wtedy zatrzyma. A jeśli nie, to troszeczkę przypał. Okej, jeszcze jedna tutaj śruba powinna być. Jest. Dobra. No to generalnie mi nic nie dało, tylko to, że mi odsłoniło tutaj te pozostałe śruby. Generalnie po ściągnięciu tej tutaj tego elementu Satsuma powinna w sumie sama wyskoczyła. Ale jak widzicie i nawet słyszycie, zawory dalej pracują, nawet klikają. Więc w sumie nawet można by było się pokusić o to, żeby sobie rozmontować taką Satsumę i zobaczyć, jak ona w ogóle funkcjonuje. No tutaj jak widać, tłoki nie są zaprogramowane, więc one się tutaj nie ruszają w ogóle. Tylko czy mi w ogóle jakaś śruba została tutaj? No w sumie spróbuję sobie wszystko tutaj rozmontować, co się da. To chyba sobie nawet mogę ściągnąć tą osłonę. To nie osłonę, tylko to sobie ściągnąłem. Ale widzę, że tak, dalej się kręci, więc wszystko się pewnie będzie dalej kręciło. Pewnie wszystko będzie dalej sobie chodziło, tak jak chodzi. I teraz tak, trzeba będzie jeszcze ucelować na te pozostałe śrubki. Teraz tak, to ściągnąłem bez problemu. Coś mi odpadło. Tylko teraz tak, czy mi odpada z tej normalnej Satsumy? To jest... To nawet to się zaczyna palić. Mi się wydaje, że się zaczyna palić tak, bo się przegrzała. No dobra, ona niech się... Okej. Czyli obydwie się już palą. Ta się ugasiła. Ta się ugasiła, więc jest dobrze. Ta się dalej kopci. A nie, też nie. Tłoki już tam widzę wylatują. Paliwa jest prawie że na pół. Zobaczymy, na ile starczy. Może się zatrzyma dopiero wtedy, jak paliwa zabraknie. I teraz tak, no mamy sobie tłok. Jeden cały. Widzę, kolejne elementy odlatują. Ten już jest zniszczony. Coś tak srogo wyleciało. Generalnie podejrzewam, że jakbym tak jeszcze potrzymał sobie. No i w sumie na tej prezentacji też możecie sobie zobaczyć, jak mniej więcej te części się uszkadzają. Ale tak, wyleciały trzy. Tu mam jeden, tam był drugi. I tu jest trzeci. Jest jeszcze jeden, a w ogóle tutaj są tak, tu jest włożony, tylko stąd wypadł. Dobra, ale niech on sobie tam będzie. W sumie to mi jest niepotrzebne, bo to mi tylko przeszkadza i tak już w sumie nie ma sensu tego trzymać. Wiatraki się w ogóle nie włączyły. Dobra, zabieram się w ogóle za rozmontowywanie kolejnych rzeczy. Teraz trzeba będzie utrafić z kluczem. O. Dobra, kolejny raz coś walnęło. Podejrzewam, że ciągle gra widzi po prostu tłoki w silniku, więc będzie je tutaj wywalać co jakiś czas. No, bo one się duplikują. Jeszcze chyba jedna śruba tutaj powinna być. Gdzieś tutaj. Nie, ta jest odkręcona, ta jest odkręcona, te są odkręcone. Tutaj jeszcze. No i te są odkręcone. To może teraz to trzeba będzie odkręcić. Weźmy sobie nasz zestaw. Jedenastka. Jedenastka. Tego nie mogę ściągnąć. Podejrzewam, że może alternator na razie blokować. Więc odkręćmy sobie to. O, jak ładnie piszczy.
Powinien się chyba zerwać, moim zdaniem, a dociągnijmy sobie do końca. To jest teraz zbyt napięty, więc powinien strzelić. Jestem ciekaw, ile jeszcze tych tłoków wyleci stąd. Dobra. Ściągnijmy to. Znaczy spróbuję sobie ściągnąć w ogóle pasek. Kolejny tłok. Dobra, pasek mi się udało ściągnąć. To mi się udało ściągnąć. Pokrywę mi się udało ściągnąć. No powiem wam, że tak. Nawet ciekawie. Nawet sam jestem ciekaw, jak to wszystko pracuje tutaj. To by mi się jeszcze przydało odkręcić, tylko muszę opasaczek sobie ściągnąć. I tutaj chyba była, z tego co pamiętam, 10, dobrze pamiętam. Dobra, to sobie można ściągnąć. Tam kolejne części sobie odpadają. Co byśmy tutaj jeszcze mogli porozkręcać? Widzę, że tłoków już nie ma, to chyba gra nie powinna nic wywalać. A jednak dalej to robi. Tak, to sobie możemy ściągnąć, bo w sumie to jest nam niepotrzebne. Dobra. O. Coś wiatraki mi się wydaje, że się ruszyły tak lekko. Zobaczmy sobie, jak tutaj z paliwem stoimy. Z paliwem jest jeszcze ok, temperatura 130. Przynajmniej tak się wskazówka zatrzymała. Widzę, że tłoki dalej wylatują. Sobie jakbyśmy tak policzyli sobie, ile tego już wyleciało stąd. To mamy raz. Mamy dwa. Mamy trzy. Zobaczcie nawet, że są to pistony jeden. Czyli one są takie same. Tu mamy jakieś kawałeczki. Następny. Dobra, bo to w sumie nie widzę sensu, żeby tego liczyć, bo to ciągle wypada. Czekam na to, żeby w ogóle cały silnik jakoś tak, nie wiem, wybuchł czy coś, rozleciał się na kawałki, ale chyba się tego nie doczekam. Bo może i nawet czegoś takiego nie da się tutaj zrobić. Jest jeszcze coś, co mogę 10 tutaj odkręcić. Chyba nic nie ma. A tutaj jaka była śrubka do tego? Nie było coś z 8? Coś chyba takiego pokrewnego mi się wydaje, że było. Tam coś w ogóle mogę sobie podkręcać na tym. Odkręcę sobie, jak mi się już zaznaczyło. Aha, to jest miska olejowa. Czyli miska olejowa mogę sobie spokojnie tutaj odkręcać chyba. Tam coś sobie mogę odkręcić. Tam już jest odkręcone. Stamtąd mogę sobie coś odkręcić. Tutaj jeszcze coś było. Gdzieś jeszcze jedna śruba od tego powinna być. To jest odkręcone. Tutaj jeszcze. W tamtym miejscu jest odkręcone. O, odpadło mi znowu coś. Teraz zejdzie, nie zejdzie. Jeszcze coś trzyma. Dobra, nie wiem, nie chce mi się to oszukać, tych śrub. Generalnie to mi też nic nie da za bardzo. Ja bym go wsadził tutaj. O. Gdzie? Tłoki można sobie wrzucić. Te rozwalone. Już chyba nawet odpadło. Nie, to jakbym tak z pół godziny pograł, w sensie pograł, poczekał jeszcze, to miał tu taki wysyp tłoków, że to jest masakra. Dobra, wywaliło go. Dobra. Pogombinowałem. Nic się chyba więcej nie stanie, poza tym, że tłoki ciągle będą wypadały. Satsuma nadal chodzi bez ważnych elementów.
A te ważne elementy w sumie cały czas pracują. Tu się kręci. To się nie kręci. Tu się kręci. Jeszcze jedno się powinno kręcić. Ale się nie kręci, bo się zatrzymało. Dobra, przynajmniej jedno się zatrzymało. Ale tam już nie składowisko tych tłoków się robi. A tu już następne wychodzą. Dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji moich dwóch kanałów, do obserwowania mnie na Instagramie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.